Witam wszystkich z tej strony DK. Na dzisiejszym wideo chciałbym przedstawić Wam kolejną grę Gameloftu wydaną poprzez Android Market na Androida. Jest nią Green Farm. Bardzo fajnie, bardzo ciekawa i rozbudowana gierka. Zaraz dowiecie się, o co w niej chodzi. I od razu mówię, że to wideo będzie stosunkowo krótkie, bo trudno jest mi pokazać potencjał tej gry na wideo. Jak widzicie, tutaj mamy farmę, na której robimy dosłownie co chcemy. Jesteśmy farmerem, którego widzimy tutaj. Jak widzicie, nie mam dużo na swojej farmie, ponieważ inwestuję głównie w plony i zbieram pieniądze. Wejdziemy teraz do menu. Tu mamy market, narzędzia, nasz schowek, opcji info i inne. I oczywiście dodawanie pieniędzy za realną kasę. Tu w środku menu wygląda naprawdę przejrzyście. Na początku troszkę się laguje, potem już jest normalnie. Tu możemy kupić różnego rodzaju plony. Im droższy kupimy, tym drożej go sprzedamy. Mówię, jest to naprawdę ciekawa gierka. Możemy kupić sobie na przykład zwierzę. Mamy ich tutaj cały szereg. Tak samo jeśli chodzi o urządzenia, są dostępne. Oczywiście, żeby mieć większość albo te lepsze, należy mieć realne, należy wydać realne pieniądze na tą grę. Budynki. Jak widzicie, całkiem gierka. Musicie się przekonać sami na własnej skórze, jak się w to gra, ponieważ na wideo trudno mi jest to przedstawić. W dodatku nie zbieram teraz plonów, ponieważ czekam, aż urosną. No i to jest właśnie ten problem. Poza tym w grze nie dzieje się wiele, nie biorąc pod uwagę tego czasu, w którym zbieramy plony lub budujemy różne rzeczy. No i to by było na tyle. Żegnam Was, czekajcie na następne filmiki, na pewno będą już dłuższe i bardziej konkretne, ponieważ gry typu Silent Ops albo 9mm będą na pewno bardziej nastawione na akcję niż na takiego rodzaju grę typu Simsy czy coś takiego. No, pozdrawiam, trzymajcie się, na razie.